Ok. Mam dać continue pewno. Nie? Nie trzeba nawet, tak, nawet bez tego się da. Dobrze. No to w porządku. Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pan Krzysztof Kasztura, pierwszy wiceburmistrz Cieszyna. Dzień dobry. Tak. Jest pan bliźniakiem. Zacznę może w ten sposób, tak od horoskopu. Bo jak czasami sobie tak myślę, ile pan ma zajęć, ile pan ma zadań do wykonania, które stoją przed panem, to chyba musi się pan czasami w pewnych sytuacjach rozdwajać. Jak to jest? No rzeczywiście, te cechy bliźniaka, że potrafi być jakby na dwóch biegunach, mi sprzyjają. W ogóle spotykamy się dzień przed moimi urodzinami, także to życzę kolejny roczek najlepszego. Za mną. Tak, dużo, dużo zdrowia bardzo. Przede wszystkim, to najważniejsze. Dziękuję bardzo, na pewno się przyda. Nie jest łatwo, że tak powiem, zarządzać miastem. Perspektywa burmistrza, perspektywa radnego, perspektywa mieszkańca to są trzy różne perspektywy. Mhm. Te cechy moje charakteru związane chociażby z danymi horoskopowymi na pewno mi pomagają. Staram się, potrafię być i otwarty, i zamknięty, i być grzeczny, i się zdenerwować. Także myślę, że te cechy bliźniaka tutaj się przydają w różnych sytuacjach. Tak, podlega panu i sport, i kultura, i wszystko inne. Jakie najtrudniejsze zadanie, jakie najtrudniejsze wyzwanie stoi przed panem albo już zostało postawione, jeżeli chodzi, zacznijmy od tej sfery burmistrza? Wiele, wiele rzeczy toczy się równolegle, bo w oświacie udało się przeprowadzić strategię. Mamy ją na razie w takiej wersji, którą chcemy Państwu przedstawić w najbliższym czasie i w szerszym gronie poddać pod dyskusję. Była też tworzona nie w zamkniętych biurowych czterech ścianach, ale przy pomocy wielu osób z miasta, z wielu nauczycieli, fachowców i tak dalej. W sporcie, no powiedzmy obiekty sportowe, to jest taka no, rzecz, która mi spędza trochę sen z powiek. Mamy pewien problem na dachu hali widowiskowo-sportowej, bo to jest potężny obiekt, ten dach się zachowuje, że tak powiem, mało stabilnie. Mamy problemy z przeciekaniem, ze skraplaniem pary wodnej w warstwie izolacyjnej, także tutaj naprawdę trzeba podjąć no, spokojne, wyważone, ale skuteczne decyzje. Ten plan rozwoju sportu, który udało się po kilku miesiącach w jakiś sposób dopiąć, dopisać, był takim fajnym poligonem, bo z jednej strony rozmawialiśmy ze środowiskami sportowymi, parę rzeczy się tam pozmieniało, z drugiej strony byli Państwo radni, była też opinia ze strony mieszkańców. Myślę, że to jest taki plan, który no, pokazuje jakiś gruby kierunek, który nie kładzie na jedną ani na drugą grupę żadnych kajdanów, że musi być tak albo tak. No dzisiaj na przykład dzieciaki lubią taki, a nie inny sport. A czy my wiemy, co będzie za 2-3 lata? To się zmienia. Sam miałem chłopców i uprawiali różne sporty i przeszli za 3-4 dyscypliny sportowe w cieszyńskich klubach. Także to jest na pewno temat. Bardzo dobrze funkcjonuje sfera pomocy społecznej. MOPS to jest jednostka, z którą, że tak powiem, mam najmniej kłopotów zarządczych. Tam jest dobra kadra, zresztą czująca ten problem pomocy społecznej bardzo dobrze. W przedszkolach jest ustabilizowana sytuacja. No mamy wyzwania drobne natury jakichś tam remontów, jakichś organizacyjnych. Żłobki też sprawa w miarę poukładana. Oczywiście no to są takie obszary, które są zależne od tego, ile mamy dzieci w różnym wieku i tutaj różne decyzje się mogą pojawić. Myślę, że najtrudniej było poznać wszystko tak od środka, zejść powiedzmy głęboko z tym zarządzaniem, nie wiem, do poziomu tego, ile razy trzeba kosić boisko pod wałką, czy co tak naprawdę jest we wniosku, który składa osoba w pomocy społecznej, dlaczego jest taka rzecz. To poznanie trochę trwało, ale dało mi też odskocznię do tego, że teraz już wiele rzeczy jest bardzo jasnych, precyzyjnych, potrafię szybko podjąć decyzję. Okej. Okay. Ja na chwilę jeszcze tylko do kultury sięgnę, no, tak. bo widzowie nie wybaczyliby, co po niektórzy oczywiście, tego pytania. Co z zamkiem? Kto teraz sprawuje tam władzę, że tak powiem, i jak się potoczą dalsze losy?
No obecnie funkcję dyrektora jest powierzona pani Violetcie. Miejmy nadzieję, że nowa pani dyrektor zgłosi swój akces od 1 sierpnia. No procedury chociażby wypowiedzenia umowy też troszeczkę trwają, także na dzień dzisiejszy taki jest kalendarz. Bardzo ważne na pewno będzie otwarcie, czyli pierwsze spotkanie, pokazanie swojej wizji, rozmowa z pracownikami. Myślę, że to będzie decydujące 2-3 miesiące, kiedy się ukształtuje ta wizja, która była przedstawiona na konkursie. Okej. Pan swoją drogę zawodową zaczął w sumie od granic, tak? Od sprawdzania tego, co dane osoby mają w bagażu. Czy się mylę? Jak to tam? Nie, dobrze. To nawet było tak, że w piątek się przyjąłem do pracy, a w sobotę broniłem dyplom na uczelni, a w poniedziałek szedłem do kontroli ruchu pieszego jeszcze pod zamkiem, także dynamika była spora, no ale takie były czasy. Rzeczywiście 9 lat pracowałem na granicy, najpierw na starych przejściach, potem na nowym w ruchu towarowym. Potem poszedłem do biura, do postępowania, więc trochę łyknąłem papierologii, decyzji. Potem kierowałem projektem informatycznym, skończyłem karierę jako naczelnik w Urzędzie Celnym w Bielsku-Białej i wróciłem potem na półtorej roku do takiej komórki helpdesk systemów informatycznych. Pewno niewiele osób w Cieszynie wie, że ten główny helpdesk znajduje się w Cieszynie, tam teraz na ulicy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, najdłuższej chyba nazwy w Polsce. I to było takie moje dziecko, które gdzieś tam w 2004-2005 roku zacząłem tworzyć, potem ktoś to przejął, ale dzisiaj obsługuję kilkanaście systemów i wiele osób tam znalazło pracę. To też było wtedy ważne, żeby oni nie musieli pojechać na tą wschodnią granicę, żeby tu ich zagospodarować i żeby z tego był pożytek nie tylko dla wąskiej grupy, ale dzisiaj przy tych środkach przekazu, przy internecie, to praktycznie cała Polska korzysta z ich usług. Co tam ludzie mieli w tych, jeszcze wrócę na chwilę do tej granicy, w tych bagażach, w tych tirach, ciężarówkach, czy była jakaś sytuacja, która gdzieś tam utkwiła panu w pamięci? Czy pierwszy strzał to były skóry lisie na wywozie z Polski, jeszcze w 90 roku. Potem się zaczęła era przywożonych no, hektolitrów alkoholu w autokarach. To pamiętam jak dziś, że z jednego z autosanów, czyli niestosunkowo niewielkiego autobusu, zostało z wyciągniętych ponad 2000 butelek. Także to w zasadzie była jeżdżąca zapalniczka. No później jak się zwiększył ruch towarowy, no to wymogi nowego przejścia w Boguszowicach pozwoliły nad tym zapanować. Były różne rzeczy, no jakieś złoto się z Turcji trafiło, gdzieś znalezione papierosy. Na narkotyki nigdy nie trafiłem, także zresztą to były też specjalistyczne kontrole robione przez grupy mobilne, ale w takim ruchu towarowym, no to jakieś nieścisłości w ilościach, w rodzaju, to było na porządku dziennym. Te parę kilogramów złota z Turcji niezgłoszone do odprawy znalezione, to był taki największy strzał. No dobrze, wraca pan czasami do tego czasu właśnie będąc celnikiem na granicy? No więc sentyment do granicy no jest jakiś, ale już gdzieś jest głęboko we wnętrzu, już przecież nie rozpaczamy, mleko się rozlało, jest wiele pozytywnych aspektów tego, że nie ma granic. Natomiast bardzo dobrze nam się układają kontakty z grupą projektową tego systemu Intrasta. To był taki system statystyczny oparty na deklaracjach, które zastępowały dane statystyczne ze zgłoszeń celnych. No to polegało na tym, że tam do końca kwietnia 2004 roku, jak towar przyjeżdżał za granicę, no to to szło do statystyki i w sumie w rocznikach statystycznych wiedzieliśmy dzięki temu, że nie wiem, z Niemiec przyjechało tam tyle towaru, a do Turcji pojechało tyle i tak dalej. No i po wejściu do Unii ten system zastąpił właśnie system deklaracyjny Intrastat. Myśmy stworzyli taką grupę z różnych środowisk, z różnych miejsc Polski, od Szczecina aż po Lublin, przez Warszawę, w Kraków i do dzisiaj utrzymujemy kontakty towarzyskie, mimo że system już funkcjonuje zupełnie inaczej w innych realiach, ale to chyba taki ostatni sentyment, który został ze służby celnej. Dobrze, później była Rada Miejska i później uhonorowanie tej aktywności prospołecznej właśnie obecnie pierwszy wiceburmistrz. A co pan robi
poza zawodowymi rzeczami, gdzieś w wolnym czasie, na pewno jakaś aktywność fizyczna się pojawia. Właśnie wróciłem z koszenia działki, muszę wrócić po naszej rozmowie, bo trzeba dokończyć. No więc mamy jakąś działeczkę, dom, który wymaga cały czas jakichś tam prac, nakładów, poprawy, różne pomysły się pojawiają, chociażby jakieś technologie i tak dalej. No a wolny czas to sporo na rowerze. Był taki moment, że rzeczywiście parę tych kilometrów w roku kręciłem. Nawet jeździliśmy z chłopakami na takie zawody amatorów w kolarstwie górskim. Zawsze było tak, że ja jechałem najkrótszy dystans, oni jechali taki średni i ten, kto przyjechał później, ten stawiał lody. No i zawsze tatuś był później, także to okay. Była taka zabawa. Ale to były wspaniałe lata, bo to oprócz treningów, wyjazdów, no, wspólne przeżycia, także, tak, także było fajnie. Rower gdzieś tam został do tej pory. Największe jakby rzeczy, które udało się takim amatorskim kolarstwie zrobić, no to z żoną przejechaliśmy z Przemyśla do Białegostoku na rowerach. Z grupą kolegów przejechaliśmy z Bratysławy do Budapesztu wzdłuż Dunaju, także parę fajnych rzeczy jest. No i to jest jakby ten czas wolny, najprostszy, najszybciej. No i od paru lat żegluję. Tutaj w Cieszynie mamy klub żeglarski. Sternik się nazywa. Jest fajna grupa kilkudziesięciu osób i jest fajnie, bo jest różnica międzypokoleniowa. Są osoby już na, że tak powiem, głębokiej emeryturze, są to osoby, które dopiero wchodzą w żeglarstwo, mają po kilkanaście lat, niepełnoletni nawet, także przekrój wiekowy jest spory, są panie w naszym gronie. Oprócz klubu to i żeglowania to jest oczywiście cały czas jeszcze takie życie towarzyskie z tym związane. Te dwie aktywności przede wszystkim to idzie jakby na pierwszy ogień, czyli rower i żeglarstwo. Ale też wiem, że czasami muzyka gdzieś tam się pojawia. No syn gra, poszedł, że tak powiem, w talenty chyba dziadków. Ja tam się gdzieś otarłem o jakąś muzykę w czasie studiów. Natomiast no, Michał poważnie do tego podszedł, skończył szkoły. Zresztą zespół, którym występuje, czy tam w kilku zespołach, w których się udzielam, to dla mnie jest to przyjemne posłuchać własnego syna na scenie w jakimś muzyce na żywo, czy płytę wysłuchać. To jest fajna sprawa. Ale też syn nie ingeruje za bardzo w pana życie zawodowe, a nie. Myślę, że tutaj pan też nie za bardzo tak chce ingerować, ale się pan na pewno cieszy. Rozdzielamy te dwie sprawy. Były momenty, że wystąpiliśmy razem na scenie w musicalu Izy Tymich. Michał jako muzyk, ja jako tam jakiś aktor, także no kontynuujemy tą sprawę, tą zabawę w zasadzie z PDB od paru lat. Dla mnie to też jest taka odskocznia, bo się trzeba roli nauczyć, trzeba tam coś zagrać, przebrać się, trochę żartów, trochę jakichś innych mocnych spraw. Jeden z mocniejszych spektakli to było Wesołych Świąt, gdzie profilaktyka alkoholowa poszła tak mocno, że na spektaklach szkół średnich naprawdę poszły takie emocje po widowni, że dzieciaki wręcz płakały, stanęły i klaskały, także myśmy byli zaskoczeni, bo ten, kto grał na scenie, to wie, że dla młodzieży, dla dzieci się tak no, trudno gra. Trzeba się naprawdę mocno sprężyć, żeby ich w jakiś sposób przekonać, nie wiem, emocje wzbudzić, a tu poszło tak mocno, że aż sami żeśmy do dzisiaj, znaczy sami jakby dzisiaj wspominamy, to się zastanawiamy, dlaczego się tak udało, ale widocznie i zatrafiła w temat. Kasia nas dobrze przygotowała, także no był sukces. No i oby takich spektakli było dużo w naszym teatrze gminy Adama Mickiewicza w Cieszynie. I do zobaczenia w takim razie, nie tylko na scenie, ale też po prostu no, w różnych działaniach i pana, i tutaj naszych mam na myśli mieszkańców. Ja na koniec pozdrowię wszystkie jednostki kultury, które jeszcze podlegają pode mnie, bo to wtedy mnie by nie wybaczyli, jakbym o nich nie wspomniał. Także. To pozdrawiamy. Nie mam z nimi dużych kłopotów, także. To dobrze. Nie będę pytał w takim razie o inne jednostki kultury, to może zostawimy sobie na część drugą i trzecią. Dobrze. Dobra. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Kaszula. Dziękuję. Do widzenia.